tak naprawdę przed każdym meczem szykujemy się od pierwszego treningu, kiedy wracamy po wolnym, po zakończonym wcześniejszym meczu. Teraz dokonujemy jeszcze jakichś kosmetycznych zmian, tak żeby być na jutrzejszy mecz gotowym. Jeśli w trakcie treningu trener potrzebuje jakiejś pomocy lub trzeba coś pomóc pod kątem technicznym w trakcie wykonywania ćwiczeń, pomagam trenerowi czy drużynie. Natomiast jeśli jest więcej czasu, to po prostu siadam z komputerem z boku i staram się przygotowywać najważniejsze informacje już pod kolejnych przeciwników, czy po prostu poprawiać mecze innych drużyn, które odbywały się we wcześniejszych dniach. Zazwyczaj dzielimy takie odprawy wideo na dwie części. Pierwsza jest dzień przed meczem, druga już w dniu meczu rano. Na pierwszej odprawie wideo dzień przed meczem skupiamy się na kierunkach ataku czołowych zawodników drużyny i na rozgrywającym. Druga odprawa wideo już w dniu meczu jest krótsza i skupia się głównie na kierunkach zagrywki przeciwników. Przed meczem jest to głównie praca techniczna, trzeba przygotować sprzęt, czyli komputer, drukarkę, no i główna część, może można powiedzieć najtrudniejsza i najciekawsza, czyli rozkładanie kamery, ponieważ często odbywa się to w ekstremalnych warunkach, jak choćby dzisiaj na rusztowaniu telewizyjnym, więc to pochłania najwięcej czasu i potem przygotowanie tylko jakichś arkuszy czy analiz dla trenerów, dla drugiego trenera, przygotowanie tabletu lub komputera, tak żebyśmy mieli cały czas łączność z ławką. W trakcie meczu jest to praca stricte techniczna, czyli pisanie całego meczu w specjalnym programie Data Volley i gdzieś analizowanie cały czas między tymi akcjami tego, co dzieje się na boisku. Myślę, że Warszawa zagrała bardzo dobre spotkanie. Dobrze radzili sobie w ataku, grali bardzo dobrze systemem blok-obrona. My natomiast często byliśmy w dobrym miejscu w odpowiednim czasie, natomiast często gdzieś były te ataki block-out, czy nie udawało nam się podbić piłki. Myślę też, że mogliśmy wywrzeć nieco więcej presji naszą zagrywką. Natomiast, tak jak powiedziałem, Warszawa zagrała dzisiaj dobre spotkanie i to trzeba im oddać. Wystawia walkę na siatce, jeszcze raz akademicy. I jeszcze raz ponowienie do Andringi, ten zablokowany. Nie udało się przejść.